Witajcie serdecznie w podcaście Wczesny Dostęp. Za chwilę może powiem trochę więcej skąd zmiana nazwy, ale najpierw się przedstawimy. Ja nazywam się Zbigniew Jankowski, a wraz ze mną jest Skłolu Winkel. Dzień dobry. I Marek Makuła. Dzień dobry. No skąd ta zmiana? No postanowiliśmy, w sumie od jakiegoś czasu się nad tym zastanawialiśmy i zdumaliśmy co możemy zrobić, jak chcemy pokierować naszym podcastem, i tak doszliśmy do wniosku, że musimy zrobić mały rebranding, zmienić nazwę, ale po co? No w sumie po to, żeby troszeczkę oddzielić podcast od serwisu, od Eurogamera, a z drugiej strony, żebyśmy mogli ewoluować w takim no własnym kierunku, tak, żebyśmy mogli nadawać temu, co robimy, jakiś taki, taką własną formę, bym powiedział i. Chyba dlatego, ale też to nie było łatwe, bo długo żeśmy się zastanawiali nad nazwą i padały różne, różne nazwy, no ale w końcu postawiliśmy tak na wczesny dostęp. Może nie będziemy wyjaśniać, dlaczego. Niech to samo rozbrzmi, albo zabrzmi i niech każdy się domyśli może dlaczego. Nie wiem, czy, czy, czy to właściwe, czy to właściwy sposób, ale. Wczesny dostęp. I teraz yy, w sumie jest coś na rzeczy, bo Skolu, ty miałeś wczesny dostęp, <grafy> yy, wczesny dostęp recenzencki do Assassin's Creed Mirage, chociaż... Bardzo określa wysygły tak? <grafy> tak, ja tak. Chciałem tak. powiedzieć, ale się stara, dobrze mu no. no właśnie, to są te początki, są <grafy> najtrudniejsze. Yy, no dobrze, ale, ale tak, yy, Mirage. Nie wiem, czy dobrze w sumie, bo yy, nawet żeśmy przed podcastem rozmawiali o tym, że jak powinno się wymawiać Mirage? I teraz, za, jakim, za jaką wersją jesteście? Mirage, czy może Mirage, czy może czymś innym? Jaką przyjmujemy wersję, żebyśmy nie kolili w, tutaj z naszych słuchaczy i widzów? Wiecie, ja, ja mam dla Was gotową odpowiedź. Jaką? Dla Was tak. Znaczy, powiedzmy tak, Mirage, Mirage to jest faktycznie. to jest Błąd tutaj. Nie, po, nie powinno się tak mówić, ale jeżeli założymy, że wymawiamy ten tytuł po prostu po polsku, a nie po angielsku, i jeżeli ten Miraż nie jest wynikiem złego czytania angielskiej wersji, tylko jest wynikiem spolszczenia tego słowa na polskie, które też tutaj pasuje, to myślę, że spoko. Sam to krepę zresztą. Tak, filmie, wiem czemu, tak, 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 Naturalnie mi i łatwiej zaraz, mówić Miraż no, niż mirage, ale, ale tak jest. Ale ładnie to brzmi. Jak tak zostało. Miraż. Tak. Mirage ładnie brzmi, bo to jest tak, jak e, kiedyś było takie studio Mirage i się mówiło mm -hmm. Mirage e, i ogólnie takie to jest chyba troszeczkę, e, takie troszeczkę właśnie nasze. Mamy sporo w ogóle, ja też do tej pory słyszę często, jak z kimś rozmawiam, że ktoś mówi Call of Duty na przykład. I to, jest... no to ja, ja, ja tak ja, cały tak. czas, ja nie mogę się go wyzbyć. No, tak, to albo próbuję, no. Tak, tak. My też boli bardzo. Falloutowanie Czemu? Tak, ja falautowanie fallout falautowanie ma... mnie bardzo, bardzo boli. nie. Falautowanie, okej, okay, ale falautowanie brzmi tak. jak wiesz, jak fragment piosenki Dawida Podsiadło. No to będę specjalnie tak mówił <laughs> dla ciebie, wiesz, To teraz Falautowanie. Tak, no ale, ale coś jest na rzeczy. To znaczy, z tymi właśnie fajnymi. Jest więcej takich zabawnych, właśnie, nie wiem, polskich. Już ugruntowanych w języku naszym tutaj oczywiście y, gracze, bo pewnie nie języku polskim samym w sobie, tylko naszym tutaj. No, wiadomo, taki tom tom Raider, Final Klasyczne Fantasy. Tom Raider. No Ale Tom yeah. Raider jest skoko, bo wymawiać to naprawdę zgodnie z takimi, no nie wiem, jak anglik na przykład, to jest bardzo trudne. To jest, to jest bardzo wie. trudne. Czy Mówię, tomb jest Raider. trudne, no. No, no troszkę trudno, wiesz, bo to jest tump jednak. To jest jeszcze to musisz odpowiednio zaakcentować. Ja kiedyś pamiętam do tej pory, jak byłem kiedyś w Anglii i podszedłem do gościa na stację i poprosiłem o bilet do Brighton. Mm -hmm. I, 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 I on do mnie mówi: co? A ja mówię: Brighton, 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 Brighton. A on cały czas nie mógł zrozumieć, nie? cokolwiek nie mówiłem, odmieniłem to z 10 razy. I on tak na mnie patrzy: a okej, okay. Brighton. To było niesamowite. Dla mnie to brzmiało po prostu, bo to było tam z 15 lat, nie wiem już ile temu, ale to było niesamowite, że, że o, dla mnie on powiedział tak, jak ja mu to 10 razy powiedziałem. nie? No Dlatego mówię ja. właśnie, że wymawianie tego u nas to jest troszeczkę nawet ten Tomb Raider, to jest na Kradziele. pewno nie, tak, jak ja teraz powiedziałem, tylko to jest jednak troszeczkę inaczej. Więc Tomb Raider wszyscy przynajmniej rozumie, ro, jakby tak. rozumieją. Nie? Tak. Ale to jest. właśnie też to tak zauważyłem, że nie wiem dlaczego oni mają taki kłopot ze zrozumieniem, bo masz słowo, no Brighton, to nie jest coś, co by przypominało wiele innych słów w słowniku. Ciężko chyba się pomylić, jeżeli słyszysz Brighton i jesteś Anglikiem. No nie. wiesz, wydaje mi się, że jednak to jest kurcze coś takiego, jak u nas czasami, e, próbuję sobie to przestawić, wiesz, bycie na przykład e, natywem e, no. jakby innego języka. Względem nas. I u nas jest często, że jak jest obcokrajowiec i naprawdę świetnie mówi po polsku, ale to jest wciąż coś w stylu na przykład zależy oczywiście z jakich jeszcze, z jakich jeszcze rejonów świata pochodzi, ale to jest często coś w stylu właśnie dzień dobry. Ja chciałbym. I na przykład ma duży zasób słownictwa, właśnie o to chodzi, nie? ale to jest wciąż taka intonacja i taka wiesz, tak, taki sposób mówienia tych słów, jak my mówimy dla nich, chociaż nam się wydaje, że mówimy. Poprawnie, nie? No Bez... nie wiem, ale powiem ci, że tak jak mnie ktoś z, 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 z zagranicy pyta na przykład o drogę, gdzieś czasami, nie wiem, gdzie, gdzie jest Piotr Kowska Street, no to tak się zastanawiam że Ciężko jest tego nie domyślić się o co chodzi, nawet jeżeli wiesz, nie rozumiesz. Nie? A, a też się właśnie spotkałem z tym, że, że tam jest jakiś kłopot z domyśleniem. Piszę. I nie wiem, z czego to wynika kompletnie. I chciałbym chciałbym no. to zrozumieć kiedyś, nie? Właśnie, może tak. Może yeah. tak. No dobra, odbiegliśmy ja, od skolu, tematu. Skolu się, skolu się krzywi tutaj już do na nas, tak. Nie no, krzywić to... się nie krzywi, bo jakby no też, też, Wiem o czym mówicie. Jest fakt, że czasami mamy wrażenie, że wymawiamy tak samo jednak dla kogoś. Nie, nie, to wcale nie jest, bo przecież nie użyłeś miękkiego by. E, więc, więc czasami się tak zdarza, no e, z, z tego typu anegdotek to mam współpracownika Francuza, który mówi z nami, gada z nami po angielsku, ale czasami próbuje coś po polsku, bo spędził trochę czasu w Polsce um, i y, łączy angielskie thank you z polskim dziękuję i mówi "tankuję" i tego, tego leją, bo się zastanawiają, czy diesel, czy bezołowiowa. No. Tak, no. no dobrze, to w takim razie miraż. To taki nasz główny temat dzisiejszy i teraz zastanawiam się, Skłolu, bo ty z jednej strony no, w swojej recenzji na Eurogamerze w jakimś tam aspekcie jednak pochwaliłeś ten tytuł, ale tam było dużo takich zastrzeżeń, takiej, takiej przewodniej myśli, że, że jednak nie wiem, czy tych zmian jest za mało, albo że. Jednak nie jest to taka, taki list miłosny do tych, do tych pierwszych części, jak niektórzy mogliby się spodziewać. A z drugiej strony też rozmawiam z, tutaj, właśnie w naszej redakcji, chociażby z ludźmi, którzy też już grają. Ja nie grałem, przyznaję, mm -hmm. jeszcze, więc też rozmawiam i oni twierdzą, że jednak jest ten, ten, ten list miłosny do tych pierwszych części, więc. Jak rzeczywiście jak jest? Jasne. To zależy, jak definiujemy taki list miłosny, bo jakby. Nie ukrywam, że na pewno Assassin's Creed Mirage ma dużo um, takich smaczków małych. Tylko, czy to wystarczy jako list miłosny, właśnie? Te elementy nawiązujące do rzeczy, które pamiętamy z jedynki. Um, fakt, że jest dużo opisów i, i, i jakichś isteregów, które o tym mówią. Dla mnie to jest troszeczkę za mało. E, doceniam to. Nie wiem, filtr, y, który można ustawić sobie w grze, który. Wy, wybladza trochę kolory, tak jak, jak wyglądało pierwsze Assassin's Creed, gdzie dla mnie Assassin's Creed wcale nie było tylko niebieskie, bo to zależało też od miasta, które odwiedzamy, bo te filtry tam, te tinty się mocno zmieniały, mhm. a, więc na przykład dla mnie to jest takie z jednej strony niby trochę omarz i jakby nawiązanie do tej pierwszej części, a z drugiej strony to jest takie pobrzeżne yy, przypomnienie sobie, co było takiego ciekawego, zamiast dać sobie sprawę, że tam brutalność i surowość na przykład była znacznie głębsza w. Yy, w pierwszej części zwłaszcza, a w Bagdadzie jest jakoś trochę za wesołe dla mnie, no ale to już ważne, um, i zwłaszcza w złotej erze Islamu, gdzie tam tych wojen i krytykowania i odcinania rąk złodziejom i, i kamienowania było troszeczkę więcej niż ta gra to pokazała, taka romantyczna wizja tego Bagdadu, że to bardziej taka była baśni tysiąca jednej nocy, czyli znowu trochę ucieczka od tej historyczności tej takiej prawdy, której być może nie chcieli pokazywać, bo za brutalnie i być może komuś by się nie spodobało. Um, no ale tak było, więc, więc te rzeczy mi się tak przyznaję średnio podobały, aczkolwiek powrót do skradankowości, do, do faktu, że Basim jest asasynem w pierwszej kolejności, a nie jakimś tam barbarzyńcą wojownikiem, który chwyci za topór i po prostu zmiecie trzech przeciwników naraz, um, to było dla mnie miłe, to była miła odmiana, bo faktycznie no, starcia już z dwoma osobami były trudne, musiałem myśleć, musiałem wykonywać jakieś uniki, kombinować, wykorzystywać wszystkie gadżety, żeby nie stracić tego życia. A nawet jakby no, ratowałem się ucieczką regularnie, żeby gdzieś tam się schować, coś tam. Zwłaszcza, że AI tak samo głupie jak zawsze, czyli chowamy się za rok, a oni gdzie on poszedł? Znajdę cię! <grym <grym> z <tym> za rogiem. <grym> Więc jakby te, te rzeczy nadal były. Um... Ale jakoś było ciekawiej przez to, więc jakby to jest miłe, że ten powrót do tego jaka była istota w Assassin's Creed, e, czyli właśnie skradanie się, trochę niewiedza głównego bohatera, no bo Altair też się uczył jaki jest główny cel e, Templariuszy. I to tutaj też jest mocno pokazane, że taka naprawdę Basim nie wie, on jest trochę wodzony za nos po jednej i po drugiej stronie, on trochę rozumie, trochę ma swoje własne niesnaski, Miły powrót do czegoś, co, co zostało trochę zagubione, bo tak naprawdę w Origins to wszyscy mieli swoje własne agendy, jakieś tam i cele, które chcieli realizować, a to asasyjskie to było na boku, tak jakby. jakby nie infizytorzy, przepraszam, tylko akwizytorzy do nich przyszli na, na zasadzie z cyklu czy ma pan chwilę, żeby porozmawiać o naszym zakonie, znaczy e, Bractwie Asasynów? E, tutaj są tanie są składki, ben, odetniemy panu palec, będzie fajnie. E, I trochę tak jest, że te wszystkie osoby tak dołączają i robią asasyńskie rzeczy na boku, ale oni mają swoje cele tam, każdy w tych poprzednich historiach i to się wtedy gubiło. To jest powrót do asasyńskich klimatów i to czuć. I to bardzo. Wszystko jest fajne, znowu robimy rzeczy przez biuro, i to jest jakiś faktycznie powrót do korzeni pod tym względem. Mi po prostu jakby głównym zarzutem moim było to, że kiedy już upraszczamy rzeczy, nawiązując do współczesnych rozwiązań, które działały w tych nowych asasynach, więc chcemy pokazać taką klasyczną wersję, ale po upgrade'ie mimo wszystko. Jakby tam rzeczy lepiej działają, ta poruszanie się postaci jest mniej problematyczne, wyjście z walki. Jakby to są wszystko te mechaniki, które są w nowych asesynach. To to trochę za mało, jak dla mnie. Po prostu mogli, moglibyśmy naprawdę pójść w lepszym kierunku, wykorzystać jeszcze więcej patentów, które pasowały do asesyńskich elementów. Przypomnij sobie, co sprawiało, że Brotherhood na przykład był dobrą grą, i, i stamtąd jeszcze popodpierać. A oni tak. Mam wrażenie, że to akurat to studio, czyli Ubisoft, Bordeaux, oni troszeczkę tak podbierali. W zasadzie, to nam się podoba, bardziej w kwestii chyba preferencji wewnętrznych zespołu, to to weźmy, dorzućmy. To nam też się podobało, to to weźmy. Orzeł przyda się, bo przecież jak on ma z ziemi cokolwiek ten, skanować, to weźmy Orła. Nie? Jakby, to było takie trochę dobieranie niż faktyczna analiza co sprawi, że klasyczny Assassin może być lepszy po prostu. No bo to jest tak, że wiesz, ja mam wrażenie, że w przypadku Ubisoftu to jest ten problem, z którym się boryka wiele studiów dzisiaj, czyli do kogo ma być ta gra adresowana mhm. i kto jest odbiorcą. I tutaj Znowuż tego typu sytuacja, że tak jak wspomniałeś tutaj na przykład o, o tym, jaki jest Bagdad i czy on odzwierciedla realia historyczne. Przecież można by było to zrobić. Zresztą Tomek Orłowski u nas na Eurogamerze miał fajny tekst na ten temat właśnie, że, mhm. że nie powinni y, twórcy, w, w, oczywiście nie wszystkie gier, ale takie gier jak tutaj, gdzie odnosimy się jakoś do historii, próbujemy odtworzyć w grze wirtualnie, ale w sposób taki piękny, po y, otwartym świecie. Odtworzyć jakiś dawny właśnie dawne miasto, czy dawne dzieje, to jednak to te, te, te przywiązanie do detali, do takich realiów historycznych powinno być znacznie większe niż w grze, która na przykład z racji swoich, nie wiem, fundamentów czy tej wizji artystycznej, taka nie jest, po prostu, bo robi coś w taki sposób jakby inny, nie, niż, niż powiedzmy tutaj. Ale właśnie tego mi na brakuje i teraz w, w tym Assassin's Creedzie i nawet jak oglądam i to co powiedziałeś, ale też właśnie czy czytałem, czy oglądam te materiały, to jest taki właśnie mm -hmm. Bagdad z tysiąca jednej nocy, świetnie to powiedziałeś, taki baśniowy bardziej, tak. a przecież tutaj aż by się prosiło o to, żeby właśnie pokazać ten realizm tamtej, tamtej epoki i to co powiedziałeś, jak to wyglądało, to by było super, można by było na tym zbudować i historię, i nie wiem, i gameplay i tak dalej, bo tam mnóstwo rzeczy można by było wykorzystać. Nie wiem, czy to jest chodzi o drogę na skróty, czy ograniczenie budżetu, bo to też nie jest taka klasyczna, typowa, wielka mm -hmm. gra Ubisoftu, tylko to jest jakaś tam jednak pomiędzy nie, dużymi grami, tak. więc też nie, nie można łącznik, się no. było spodziewać, że tutaj będą wydane te, te właściwie du właściwe duże pieniądze, tylko jednak taki troszeczkę, taki no nie chcę powiedzieć drugorzędny Assassin, ale coś, coś w tym stylu. No, i tutaj mam wrażenie, właśnie tego, do kogo jest ta gra. No, bo gdyby, jakby, no gry Ubisoftu już od dłuższego czasu są takimi, starają się być grami masowymi. Oczywiście mhm. czasami jest to udawane, Na przykład mamy serię Far Cry, gdzie pojawia się jakiś groźny przywódca i on tam będzie mordował i wykonywał, że jakieś tam, wiecie, no, rzeź tak, na przykład gdzieś tam w mieście, czy, czy nawet w państwie. Ale ostatecznie, jak już to minie, ten taki początek jakiejś tam brutalności i to jest taka otoczka, następuje wygładzenie tego wszystkiego, w, w mm -hmm. tam wiecie, w historii, czy w świecie, czy w gameplayu. Nie? I zacznie się taka swobodna, miła, przyjemna jazda, więc tak. gra jest w sumie dla wszystkich. No i tu mam wrażenie że jest znowuż podobnie, nie? Bo wystarczyłoby w tym Assassin'ie właśnie tak jak powiedziałeś, to zrobić, plus może troszeczkę realizmu dodać, właśnie nawet w gameplayu i, i byłoby lepiej. Ale z drugiej strony, ja uważam, że że to jest, mimo wszystko, dla mnie osobiście jeden z lepiej zapowiadających się, bo jeszcze nie grałem, jeden z lepiej zapowiadających się dla mnie osobiście, mhm. asasynów, jakby chcę wrócić, nie? Bo, bo po tej, po tej trylogii tej wielkiej, ogromnej, ciężkiej, takiej, która przytłacza graczy, tak. którzy nie mają tam, nie kupują jednej gry dla, na, na pół roku, tylko jednak co jakiś czas starają się zmienić tytuł, w grają. To te trylogie były strasznie przytłaczające. Ja tak naprawdę tak. Y, ukończyłem chyba tylko Origin z racji tego, że jestem ogromnym miłośnikiem właśnie Egiptu i tak dalej. To mnie wkręcił niesamowicie. On był zresztą bardzo ciekawy też w niektórych aspektach, mhm. nawet misji pobocznych, ale te pozostałe to była. Walhalle znowu do jakiegoś momentu, znowu fajnie i tak dalej, a później już mnie wymęczyła. Zwróćcie sprawę, ile jeszcze masz do zrobienia, żeby no, dotrzeć do końca, ja to już ręce rozkładasz. No właśnie to jest to. I, i, i zawsze było tak. Było trochę bardziej oczywiście, jak teraz jest, jakby co też jest ważne. Ta oczywistość jest, jest, jest elementem, który na przykład mi trochę psuł w że wchodzę do, do kolejnego regionu i w tym kolejnym regionie już wiem dokładnie, że aha, dobra, jest jakiś zły, o którym jeszcze nic nie wiem. Tutaj są dwie osoby, które są śmieszne, z którymi się ciągle gadają, i one ci będą dawać misje. Zrobisz średnio 4 do 5 misji i będzie finalna walka. Nie? jakby Wszystko było takie... Właściwie powtarzało się w kółko tak samo i, i to, 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 to trochę męczyło. Tutaj, mimo że mamy ten motyw, że też wchodzimy do nowego regionu, nie wiemy jeszcze kto jest tym, e, z tego zakonu e, i musimy się dowiedzieć, kto się kryje za maską, więc trochę porobić jakieś mniejsze misje, to to jest w taki sposób poprowadzone, że my sami odkrywamy ciekawostki, nigdy to nie jest aż tak oczywiste od razu. Żebyśmy, żebyśmy już chcieli przejść do przodu, tylko właśnie w zasadzie, a zrobię jeszcze tą jedną dodatkową misję, bo w sumie to trochę mi więcej pokaże. I, i to tutaj moim zdaniem jest lepiej rozegrane, więc, więc tutaj warto akurat to pochwalić, mimo że, tak jak mówię, rating nie jest jakiś zaskakujący super bardzo. jest mm -hmm. I on wszystko jest ok. Pasuje do klimatu w tej gry, i pod tym względem, tak jak mówiłem, na, nawet w recenzji chyba to napisałem, że to jest rzecz, która najlepiej tutaj działa, jakby właśnie nie elementy mechaniczne, moim zdaniem, tylko klimat ten, ten nawet ten, ten, ten bardziej aladynowski, ale jest oddany w taki sposób, że chcemy jednak tam przebywać, jakby zwiedzać tam pustynię, która de facto jest dostępna. To nie jest aż tak mały teren. Możemy się oddalić na tyle, że chodzimy sobie po piaskach i tam Bagdad w ogóle majaczy nam w tle, prawie, prawie, prawie ledwo widoczny. Więc, więc to jest... A jest tam ileś do, 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 do zrobienia, do odwiedzenia. Do no i zobaczenia? Nie właśnie to jest problem. Bo masz kilka takich drobnych bardziej obozowisk, gdzie możesz znaleźć jakieś przedmioty, ale A, nie znajdziesz żadnych super rzadkich przedmiotów poza no, jedną kluczową oazą. E, wszystkie inne to są naprawdę pierdoły pokroju. Uzupełnij sobie ekwipunek, Będziesz miał więcej noży teraz, bo, bo, bo ci brakowało. E, e, I nawet nie ma pancerzy. To w ogóle jest ważna rzecz, ta gra e, nie opływa w ekwipunku. Jakby mamy kilka mieczy dosłownie, które mają kilka pasywnych umiejętności, więc sobie je podbieramy bardziej pod nasze preferencje i to w jakiś sposób podjemy sobie postać. I ciuchy, które po pierwsze jakby... Uwaga, małe zastrzeżenie. Skoro uwielbia się przebierać w grach, więc teraz Absolutnie, trzeba, tak. Tak, więc trzeba ta, mieć to jest, poprawkę, że jeżeli to jest, ciuchów jest mało... Będę narodził, ale nie, jak mówisz, że jest mało, to jest faktycznie mało, czyli tam jakieś 8 chyba pancerzy? No to, oj, oj, oj. To, nie jest, to nie jest super 5 dużo, nie? Pięć na 10, tak. <grym> tak samo, że są takie warstwy, jakby tam outfity, które możemy założyć, które niezależnie od tego, jakie mamy pancerz, to zawsze będą tak samo wyglądać, żeby, żeby nam zmieniały w ogóle mhm. kompletnie wygląd. Tutaj też jest kilka i właściwie wszystkie dostajemy przez fabułę albo jak kupimy na sklepie za, za punkty Ubisoft Connect na przykład. Więc nic, mhm. ta gra aż tak dużo nam nie daje. Ale kwestia jest taka, że ja mam jeden problem z tym i to jest zabawne, jeśli chodzi o właśnie moje... Bo ja uwielbiam się przebierać, tak? Ja mam... W telefonie mam album z wszystkimi swoimi squalami w grach komputerowych. Tak mam, no. Ale jeśli chodzi o Basima, to wszystkie ciuchy, jakie tam są, są super fancy. Jakby są do przesady przepiękne. I to jest coś, z czym mam problem, bo poza tym pierwszym tam ciuszku, który mamy, który dostajemy, ten... Adepta y, asasyńskiego, mm. to wszystkie kolejne świecą się w każdym miejscu. Po prostu no nie ma absolutnie, nie czuję się asasynem chodzącym w zapiaszczonym terenie, gdzie wszyscy chodzą w szatach, okryci czasami, bo piach wieje po oczach, mm. a on tutaj chodzi w świecących się wszędzie korale, jakieś łańcuchy na, 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 na ramiennikach, błyszczące jest wszystko i tak. No nie, on przyszedł na bal i cały czas chodzi w tym, jakby troszeczkę jak dosłownie w, w, w disneyowskim owskim Aladynie, jak Aladyn chciał, się, chciał przesta przestać chodzić w, w ścierkach, to też dostał taki wezyrowy ciuszek, który właśnie miał to piórko pawie i tak dalej. To jest dokładnie tak się czujemy, jakby wszystkie ciuchy się świecą. No dobra, a Marek, ty w ogóle jesteś miłośnikiem w Assassin's Creedów czy, czy, i czekasz na, będziesz grał w tego Miraża? Ja, ja lubię nie strzelajcie do mnie, ja lubię te nowsze trochę nie mam wielkiego Jeszcze sentymentu, tam. bo tam na samym początku mnie ominęły właśnie pierwsze części Assassin'a, później już nadrobiłem sobie ale, ale takiego głębokiego sentymentu nie żywię aczkolwiek no dostrzegam właśnie tę wielką zmianę i to, że od Origins no, już bardziej te Assassin'y przypominały jakąś imitację Wiedźmina trochę niż typowego Assassin'a Zawsze hmm. lubiłem ten klimat, zawsze lubiłem tę sferę historyczną i prawdę mówiąc tak mi trochę nie przeszkadza, jeżeli w taką bajkową, romantyczną wizję poszli w tym wypadku Bagdadu, myślę, że to jest, to jest spoko, to jest wiesz, mm, twórcy mają prawo do tego, aczkolwiek od gry, która się szczyci, no może nie tyle gry, ale serii, która się szczyci tym, że mm, ma na przykład tryby wycieczek historycznych, no to tutaj już by chyba jednak oczekiwał mimo wszystko trochę więcej realizmu. Więc może troszkę szkoda, nie? Tutaj też to jest. Cały czas zbieramy takie tam gemy, które nam opisują rzeczy, Ale właśnie to trochę inaczej wygląda, nie? Bo wcześniej mam na myśli, były takie osobne tryby, gdzie się wchodziło i była typowa wycieczka, a tutaj zrozumiałem, bo też nie grałem, ale zrozumiałem, że w świecie gry po prostu są obecne Miejsca ciekawe, gdzie możesz się czegoś dowiedzieć o nich, ale mm -hmm. chyba już nie musisz wychodzić nie, do osobnego trybu. Może nie. i spoko, nie? Może i wygodniejsze rozwiązanie, ale tutaj bym tego oczekiwał. I to są takie rzeczy, które też mnie trochę drażniły już czy w Origins, czy w Odyssey. No, no bo skoro już robicie tryb his wycieczki historycznej, skoro już się tym chwalicie, i, nie wiem, no to powinno się jednak tych realiów trzymać trochę bardziej, trzymać mhm. zdecydowanie, a, a też to jest ważne z tego względu. No ja wiem, że się może niektóre rzeczy mogą się na przykład ideologicznie nie zgadzać z ideologią twórców, prawda? I albo z innych powodów nie chcą czegoś pokazywać, no ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy widzieli tego, co było złe w przeszłości. No warto to widzieć, bo wtedy możemy wiedzieć, z czego unikać, prawda? I tak. tak. Też się uczymy, że kurczę, to jednak nie było fajne, nie? Co ten gościu na Twitterze pisze. Nie będę tak robił w życiu, bo może nie warto w tę stronę iść, prawda? Więc tak myślę, że warto Warto te wszystkie rzeczy, które mogą być obraźliwe dla niektórych albo albo szokujące, trzeba to pokazywać. Zwłaszcza jeżeli to było w przeszłości, no ale, ale spoko. Nie, tutaj, tutaj, nie tutaj przeszkodzi też, mi to gracznie. Jasne. Tutaj jest ważne to, że też był jakby w tym okresie doszło też do wojny domowej. Na tle, na, na, na tle trochę religijnym, wiadomo, ale wtedy, to, wtedy wszyscy wyznawali jednego Boga, tylko się kłócili o to, kto, kto ma być na, na tronie. I, I ta wojna domowa też była dosyć istotna w tym okresie i jakby branie, branie faktycznie tego odcinka historycznego, mówienie o nim głośno, że to jest ta złota era islamu i to jest ten moment, w którym jakby nasz główny bohater będzie tam przebywał, i pokazanie tego konfliktu z perspektywy jakiegoś tam banity na boku, który coś tam robi, ale właściwie nie doprowadza do takiej faktycznej, tego co się działo wtedy w Bagdadzie, to to też trochę moim zdaniem takie przesadne gaszenie jakby zapału hmm. i, i tej opowieści. A jeśli chodzi o tą baśniowość za to, to ona jest też troszeczkę w łebkach. To też muszę powiedzieć, że jakby mogliśmy zaszaleć, mogliśmy znaleźć jakieś mm. głębokie jaskinie na środku pustyni, gdzie znajdujemy lampę. I wiesz, jakby nawet sobie zażartować, że nic się z nią nie dzieje, ale wiesz, jakby cała ta wyprawa miała mieć taki mistyczny element i, i, i właśnie nawiązać do tych waśni i legend. Mm -hmm. e, wiesz, o Szechrezadzie to my czytamy tam. To jest najzabawniejsze w tym wszystkim. Czytamy dosłownie jeden pis i nic więcej, więc jest takie trochę dla mnie słabe, ale za to y, smaczne. Ukrytym isteregiem jest fakt, że jest nawiązanie do y, powieści Lovecraftiańskich, mm -hmm. bo jak wiadomo, pierwszy Necronomicon, ten, w którym mm -hmm. wiemy o, o Katulu y, starożytna księga, y, był znaleziony przez arabskiego mędrca gdzieś na pustyni. I jest taki motyw, że znajdujemy jakieś obozowisko w jakichś ruinach. Mm -hmm. Jest tam opis, który kończy się oczywiście y, nawiązaniem do Joksotota, jest taki. Fajny nastrój, że o, okej, okay, dobra, czyli, czyli mamy jakiś chturwiański element. Super, ciekawe, jak bardzo chcą pokazać tą, tą istotę, właśnie tego szaleństwa i, i tych odwiecznych bogów, którzy tam gdzieś tam do nas szepczą. Um, więc czytamy ten list, i po tym liście jest dosłownie do miejsce, w którym musimy podnieść przedmiot, który jest de facto tą książką. Mm -hmm. I Spoko. do momentu, podchodzimy do tej książki, to jest jakiś taki nastrój, tam się, mm. jest na otwartej przestrzeni, ale jak stoimy blisko, są jakieś dziwne dźwięki, jest takie gęste powietrze i czujesz, że jest coś nie tak, jest tak złowrogo, po czym dostajesz się do środka, chwytasz za książkę, koniec, dupa, dziękujemy, do widzenia, jakby wszystko ucicha... Basim sobie biega z tą książką do mentorzy i tam gdzieś mnie odda później, bo można tam oddawać rzeczy do biblioteki i do mentorzy da tej książki, to właściwie nic się nie dzieje, nie ma żadnego nawiązania, on nie popada w szaleństwo, nie interesuje się tą książką w ogóle, takie o, przeczytałem właśnie istotny, przerażający list, a wezmę tą książkę i dobra, idziemy biegać i no, i tyle. <laughs> Jakby no, widać, że mogli to, to rozwinąć dalej, coś, coś dodać, jakieś takie właśnie smaczne tak. przedstawia, że będziemy na to myśleć. Jest tak przy tych grach Ubisoftu, nie wiem, czy wy tak macie, ja mam coś takiego, że Troszkę podchodzę do tego jak Marek. Ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem i, i, i fanem Assassin's Creedów. Też zazwyczaj, gdy wchodzę w, ten, w te tytuły, to w, zaczyna się od, jakby te, takim, taką iskrą zapalną do tego, że ja tam wchodzę. To jest zazwyczaj jakaś tematyka historyczna, która mi pasuje i którą chciałbym z, nie wiem, jakieś miasto, które chciałbym zwiedzić, epoka, którą chciałbym zobaczyć. Oni są w tym po prostu rewelacyjni. Mhm. I to jest taka wycieczka trochę historyczna, wirtualna wycieczka historyczna to jest niesamowite u nich i to jest taki, zawsze taka iskra która powoduje, że ja potem właśnie zapoznaję się z danym, z danym odcinkiem, powiedzmy, Assassin's Creedów. Nie, nie znam w ogóle tego lore, wiecie, tam niektórzy rozmawiam z kimś, ktoś mi tak, na przykład scuolu, czasami o tym mówisz, albo ktoś tam z kimś rozmawiam, no wiesz, bo tam było to, tam w Brotherhoodzie to było tak. Ktoś mi tłumaczy, że to są jakieś powiązania, nie za bardzo w ogóle się, wiecie, obczajam w tym temacie. Hmm. Ale mam takie zawsze wrażenie, gdy jestem już w tej grze, że kurczę, ależ tu by można było zrobić fajne rzeczy, to jest takie właśnie, takie, taka lista życzeń się pojawia właśnie, tak jak hmm. tutaj mówisz. Okej, okay, poszliśmy w klimat baśnie 1001 nocy, ale nie do końca, a szkoda, bo można by było zrobić to, to jakieś takie wiecie misje nawiązujące właśnie, wykorzystujące baśnie właśnie, czy, 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 czy jakoś fajnie, czy w ogóle właśnie fajne misje. Mam takie coś często, że jak gram w gry Asa, z Assassin's Creed, to jest tam zbyt mało jest pole do popisu, a jakby to nie jest wykorzystywane. Jest świetne na przykład miasto, a brakuje czegoś co wiecie, jakiejś takiej klimatycznej, świetnej misji, która by była jakimś takim nie wiem, którą bym zapamiętał do dzisiaj, nie? Pamiętam właśnie w, w Origini, Origins mi się podobało, bo tam kilka takich misji było, gdzie Jakieś wiecie, podziemne grobowce egipskie zwiedzałem, bo wow, no to jest to, to jest fajne, nie? A czasami, i, i, ale to było tego też zbyt mało, ale, ale tam ten klimat wyczuwałem. Może dlatego właśnie tak. zostawałem w tej, dłużej zostałem w tym, w tym Origins. Ale już na przykład w Valhali, gdy. W Valhali tego nie czułem, nie? Na przykład nie miałem takiego, hmm. takiego poczucia, że jejku, ale tutaj można coś tam. Zobaczyć, nie wiem, nie zapamiętałem żadnej większej lokacji, która by dla mnie była jakaś taka, że wow, super, nie? A z Origins mam jakieś takie przebłyski. Black Flag na przykład było dla mnie super, bo te klimaty, właśnie pirackie i tak dalej, uwielbiam, ale znowu fabuła i to wszystko, co tam było, jakoś mi nie odpowiadało. No ale samo pływanie tym statkiem i tam śpiewa przyśpiewki, no to zawsze mówię, to, to pamiętam, tak? Czyli jakieś wspomnienie z tej gry mam. No i tutaj się, z jednej strony, właśnie to jest dla mnie taki powód, że. Chcę zagrać w miraż, bo jest fajna epoka, jest miasto, które mhm. można sobie wirtualnie zwiedzić. Trochę żałuję, o czym wspomniałeś, że nie ma tego realizmu. Eee, no nie wiem. No wie, tam, tak, tam. tak. To jest, to, to, to brakuje tej surowości. Jakby właśnie. Teraz jak, jak o tym mówiliśmy, to przypomniało mi się, że na przykład jak byliśmy w akce w, w jedynce w pierwszym asasynie, no to tam było tam był szpital templariuszowy. Um, no to od samego wejścia już było czuć, że tak. To jest. To jest umieralnia, to jest miejsce, gdzie le leczy się ludzi z chorób, które wtedy wszystkich męczyły i tam co po chwilę ktoś kaszlał, ludzie z gangreną mm -hmm. chodzili, jakby było, było widać te, te, takie właśnie oddanie tych realiów, że faktycznie choroby wtedy były naprawdę przerażające i szpital to było mm -hmm. ostatnie miejsce, gdzie chciałeś lądować, bo to było dosłownie właściwie hospicją bardziej i, mm -hmm. i to, to pasowało, ta surowość, ten, ten, ten brud, znój, gnój, to, to było widać, docieraliśmy do tego. A obecnie jakby jest takie jedno miejsce, w którym mamy chorych, i wygląda bardziej, jakby to był hotel, gdzie sobie ludzie po prostu raz na jakiś czas się położą. Nie było czuć w ogóle tego, że tam ludzie cierpią, że, że walczą o, o, o przetrwanie. I tak samo jest z niewolnikami. W pierwszej części widzieliśmy tam te miejsca, gdzie faktycznie były jakieś osoby zniewolone, i to byli ludzie traktowani w najgorszy możliwy, możliwy sposób, jakby w najgorszych warunkach. Tutaj. Jakby, nie wiem, czy to jest celowa romantyzacja tego, czy co, ale ci wolnicy to tak dobra, co się czasami posiedzą w zamkniętym pomieszczeniu, ale to nawet jak wchodzisz to i tak, że no ale w sumie to ktoś inny jest naszym właścicielem, jak jesteś w stanie zdobyć te papiery, to my będziemy wolni, ale to tak wszystko jest tak nieprzekonywujące, że to tak brzmi, mm -hmm. jakby oni właściwie po prostu pracowali w jakiejś korporacji i w sumie to im się trochę nie chce i właściwie to oni Czyli mają tak Ja stwierdziłem, że troszeczkę troszeczkę jest, mm, nie wiem, czy brak przyzwolenia góry, czy może. Brak brak odwagi takiej właśnie artystycznej, trudno trudno, gdzieś tutaj trudno treść. Trudno treść, ale to jest właśnie, to jest właśnie szkoda, nie? bo są studia, które nie boją się takich tematów i wtedy hmm. Hmm, znaczy nie to, że się nie boją, po prostu idą w kierunku takim, bo to też trudno hmm. powiedzieć, no to nigdy nie jest łatwe do określenia jaki jest powód. Czasami gdzieś tam wytyczne z góry idą, jest taka linia, taka ma być strategia tych gier, one mają być przyjemne, łatwe, rozrywkowe. Nie mhm. wchodzimy w grube tematy, inni z kolei, tak, macie, wchodzimy w grube tematy, ma być wszystko realistycznie i, i to są jakby dwa światy. Nie? E, I tutaj mam wrażenie, że jest to pierwsze podejście. E, no właśnie, i to troszeczkę szkoda przy tych grach, bo y, to są właśnie gry Ubisoftu nie? i to jest, to jest ten problem, że one są naprawdę fajne i to nie są, ktoś, kto, nawet ten miraż. Y, od razu widać, że to jest taka gra, która jest naprawdę w porządku, jest dobra, może nie jest to tytuł, który będzie grał roku, na przykład absolutnie, mm -hmm. ale też nie jest tytuł do przekreślenia całkowitego. I To jest właśnie taki problem z grami Ubisoftu, że one z gruntu są niezłe. Nie? One po prostu, no bo trudno, żeby ta ewolucja tych, tych tej serii nie była taka, że, że nie wiem, że coś się strasznie skrzani, nie? Po prostu wchodzisz w ten tytuł i wiesz mniej więcej czego się spodziewać. Mm -hmm. A potem tak, tak. też szczególnie trzeba kości. pamiętać o tym, że, że to od początku nie miał być duży, duży Assassin's Creed, tylko coś pomiędzy. Nie? Tak. No, no i tak właśnie tutaj, jest, tutaj w tym przypadku to boli trochę moim zdaniem, że się nie odważyli na bardziej podważne no, rzeczy jednak, bo skoro jest mniejsza produkcja i założenie było takie, żeby trochę tutaj nawiązać do starszych części. No to mogli już się odważyć jednak, nie na no, trochę bardziej drastyczne kroki. Ja z tego co słyszę, no to i z tego co widziałem, no to właśnie wszystko jest w pułapkach zrobione. Aspekt to historyczny to jest takie fajnie, bez... że jest. To no. jest Wszystko Właśnie ja tak spodziewałem Dobrze, to. Ja też tak spodziewałem w sumie, że po takiej mniejszej grze i teoretycznie no, zapowiadany jako taki troszeczkę powrót do korzeni i nastawienie bardziej na skradankowe rzeczy, na, mm -hmm. na właśnie zabójstwa, eliminacje, no bo też powiedzmy o tym, że tak jest, no to jest, to jest świetne. Tak. No i że przy tym można się pobawić, no po prostu można właśnie dać tym artystom, bo tam są świetni artyści w Ubisoftie, mm -hmm. dać tym artystom i pisarzom, i, i kto tam jeszcze nad tym pracuje. Po prostu takie. Słuchajcie, zróbcie to, jak chcecie. Nie wiem, ja bym tak do tego podszedł. Albo przynajmniej dał jakieś tam takie większą większą swobodę. Idźmy w realizm na przykład. Zróbmy taką właśnie małą perełkę. Nie? Niech to nie będzie wielkie, tak. ale niech to będzie jakieś. Nie? A tak to mamy tak naprawdę hmm. tylko Assassin's Creed'a, tylko takiego zawężonego. Troszeczkę powrót do korzeni. Inny gameplay. No bo ten gameplay też trzeba pamiętać, że z tych. Tych, tych dużych częściach ta próba właśnie stworzenia takiej walki, Ala ciężkiej, nie wiem, tam wiedźmińskiej powiedzmy, no bo tam też tak troszkę było takie, takie nakierowanie na to na początek na początku. Eee, no to, to też nie do końca się sprawdziło, nie tak naprawdę. To nie było jakieś takie super, żeby się chciało, żeby ta walka, nie wiem, robiła robotę. Nie? To tak po dłuższym czasie to Jak? raczej. Od, Przejść dalej. To nie, nie, nie. jest, tak, jest balet, w którym chcemy uczestniczyć. To jest po prostu starcie, nie, nie, które nie. chcemy jak najszybciej zakończyć. I to jest bardzo podobne, że tak naprawdę mm -hmm. przeciwnicy mają dwa typy ataków, albo takie, które możemy sparować od razu, albo takie, które musimy unikać. Później te od unikania możemy też bardziej fikusnie unikać i tylko tyle. I, I jakby starcia są bardzo proste, kończą się tym samym. Więc zaczynamy kombinować, żeby jak najszybciej z tego konfliktu wyjść, tak naprawdę. To w tej grze nie chodzi o to, właśnie. Jakby jedyna, mówię, super moc, która jest dostępna w grze, działa tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy ukryci, kiedy przeciwnicy nie wiedzą o naszej obecności i ona jest tak naprawdę po prostu szybszym wysprzątaniem terenu. Ni niczym więcej. Po prostu na jest tak, o, tych trzech gości mi przeszkadza. O, akurat mam moc, która potrafi ich wszystkich trzech naraz. Pyk, 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 koniec, idę dalej. Jakby tu nie chodzi o finezję, tu nie chodzi o. Jakby oddanie artyzmu tej walki. Jakby nie, 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 lecimy dalej, mamy się skradać, mamy czuć klimat. Kiedy my siedzimy gdzieś w cieniu. Okej, okay. jestem, jestem, jestem z tym jak najbardziej za pan Brat. Mi to pasuje. Jakby ja lubię skradanki, więc, więc niech będzie. Tylko no czegoś mi brakowało tam cały czas. Zresztą chciałem więcej. Chciałem poczuć, że mogę sobie jeszcze bardziej eksperymentować z tymi skradankowymi elementami, a tak naprawdę poza odciąganiem strażników, to nic więcej nie zrobimy i. No, ale to, to odciąganie takie... strażników też jest takie staroszkolne, w Oczywiście, że stylu, tak. Jakby Zary, możesz tam... sobie zrobić wiesz, taką hałdę w krzakach po prostu wszystkich, których wołasz na gwist i będą przychodzić, i je, jeden po drugim nikt nie podejrzewa, że coś jest nie tak, jakby, nie? jakby. To no, w ogóle to jest, jest, Po takich, Po takich, nie wiem, grach, jak w których były. Na przykład The Last of Us 2, które przecież nie było może klasyczną skradanką, ale tam jednak ta reakcja ludzi i i próba wyciągnięcia, no było to takie realistyczne nie? i znowu no, no, tutaj mamy... Nie dawali nam spokoju, to było to, że chociażby jedna no. osoba zwęszyła jakiś problem i dała znać innym, to ci wszyscy już nigdy nie wrócili do trybu normalnego tak, patrolu. Tak, jakaś prosta Chciało komunikacja. Mnie... Tak, już gry... tak. Ja mam takie wrażenie często, że właśnie te y, gry z serii, y, one mają ten problem, że to są te ewolucje, udoskonalanie, po, udoskonalanie pewnych elementów, ale zupełne y, pominięcie tego co już inni zrobili na przykład w innych tytułach, bo nie ruszamy na przykład AI jest nieruszone, nie, bo to w ogóle mm -hmm. nie chcemy tego psuć. Jest jakie jest, akceptujemy tak. to spokojnie. Gracze też zaakceptują. A tutaj już inni poszli do przodu i, i w stylu jest jakieś właśnie komunikacja, rozmowy, nie mm -hmm. wiem, nawet prosta komunikacja pomiędzy ludźmi yy, i, i, i nie wiem, zachodzenie z dwóch stron, że idź, sprawdź tutaj. Nie? No to, już, to już buduje nawet takie proste rzeczy, budują takie poczucie, że, że no nie tak. skradasz. Nie jesteś takim gościu, który wiesz, wyławia każdego jak rybę po prostu z rzeki czy tam z wody. Nie? Z takich zabawnych głupotek to jest fakt, że jak jest ten pasek teraz yy, rozgłosu. I, i mhm. Jak dla mnie on świetnie działa pod kątem tego, że faktycznie, jak okradniemy kogoś w miejscu publicznym, czy otworzymy jakąś skrzynię, której nie wolno otwierać i ktoś to zauważy, to ludzie będą krzyczeć, że złodziej, złodziej, i ten pasek nam tam rośnie. Jak zabijemy kogoś publicznie, yy, bez ukrycia, to też rzeczywiście ludzie zaczną panikować. Ten pasek tam znacznie bardziej, jakby, podskoczy, bo jednak morderstwo większa kara. I gwiazdki um, z GTA, można powiedzieć. Jest trochę gwiazdki, gwiazdki z GTA, ale no. To jest naj najbardziej głupkowate jest to, że kiedy mamy ten pierwszy poziom i to jest właśnie jest takie oko, tam symbol oka, że teraz ludzie cię rozpoznają i faktycznie tak jest, że wchodzę na targ i tam ludzie to ten, to ten, to ten facet z plakatów i tam wszyscy krzyczą, to najzabawniejsze jest to, że jak tą samą sytuację powtarzamy wchodząc do tego miejsca i stoimy przy strażnikach, to oni po prostu stoją jak takie dwie, dwa, dwa, dwa głupoty. i. Ale jak powtarzamy? Nie w, w ogóle co się, w, się, się dzieje. W sensie, nie? Jak Ale we, no, hmm? Tych miejsc jest pełno i po prostu jest taka, że często przed wejściem do takich bardziej właśnie targowych terenów, jakichś obozów, no to stoją strażnicy. I strażnicy, mimo że masz pasek rozpoznawalności już tam gdzieś nabity, plakaty twoje wiszą na mieście, no to wiadomo, że Straż powinna wiedzieć jako pierwsza. A ty podchodzisz, hmm. tak patrzysz im prosto w twarz, a oni tak na ciebie. I nic, zero reakcji. Jakby w ogóle nie rozpoznają typa. Nie? Stoisz w całym odzieniu, który jest na plakacie, nic się nie dzieje. Zrobisz dwa kroki do przodu i nagle jakaś kobieta tam. To złodziej! Złodziej! A skrypt to się to wszyscy, uruchamia. Okay. I wszyscy strażnicy. Co się dzieje? Co się dzieje? Kto? Gdzie? I tak, jakby stoją <grym> obok ciebie. Nie? Tak, no chyba o mnie chodzi. No, ale wiesz, no, ale no, <grym> no wiesz, ale strażnicy. No wiesz, to stra... Właśnie takie babcie są, są wiesz. Jak... Nigdy nie byłem złodziejem, ale jak sobie wyobrażam, a wiecie, że lubię skradanki, no to tak sobie wyobrażam właśnie, że te babcie są gorsze i niebezpieczniejsze od tych strażników. Zawsze one pierwsze cię, wiesz, wychwycą i, i znajdą w tłumie, nie? No, ale ale wiesz, ja wiecie, co ja chciałem tutaj wam podkreślić, babcia. że zauważyć jedną rzecz, bo y, kiedy montowałem recenzję właśnie Miraż wczoraj, to zwróciłem uwagę przy tej sekcji na panią, która paluchem wskazuje na Basima i woła strażę, i nie wiem, czy zauważyliście, jak są bardzo zlokalizowane te gesty, jak, w jaki sposób ona pokazuje, nie, nie pamiętam, a chyba już tak, y, tak. Bardzo, w bardzo sposób taki odpowiedni, powiedzmy, y, do, 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 do lokacji, w której się gra mhm. dzieje. To jest tak, jakbyście zobaczyli grę we Włoszech w końcu i ktoś by wam mówił, wiecie. Trochę tak, w ten sposób, nie? Zgodzę, ale w ogóle są I, skrypty, to jest spoko, które... Nie? No, no tak, tylko że tam jest bardzo dużo skryptów, które są niezależne od kwestii dialogowych, co jest absolutnie po prostu super śmieszną rzeczą, bo niezależnie, czy to są twoi sprzedawcy tam asasyńscy w tych biurach, czy no. ludzie na targu do których możesz podchodzić, bo tam masz trzy typy sprzedawców, które, którzy cię interesują na, na targowiskach. I oni cały czas mają to takie z, e, załączoną animację, która się nigdy nie kończy, że oni ciągle za, zapraszają do swoich towarów, więc tam stoją, machają tymi rękoma i tam gestykulują i wiesz, i po, podchodzą z, z lewej, pokazują towar z lewej, podchodzą, pokazują towar z prawej, taki trochę taniec o, 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 odwalają. Najsłabniejsze jest to, że jak podchodzisz do nich i inicjujesz rozmowę, to im się nie wyłącza animacja. Więc tobą gadaj, witaj, Basim, czy mogę ci pomóc? I macha tymi rękoma cały czas i tam pokazuje, jakby komuś. Nie? I tak widzisz, że trochę z tobą gada, ale trochę takie na zasadzie nie, za, nie zawadzaj mi, bo klientów mnie odstraszasz ziom. I, I tak ty, wiesz. Ty, ty, ty. I dziwnie się czuję po jakimś czasie, Ale fantastyczny jest. Właśnie gdy do końca zakładam, że może być intencjonalne, ale wiesz, to samo się to dzieje nie, w. Nie biurze asasyńskim, w którym rozmawiasz z ludźmi, którzy dosłownie jest jeden typ się, który siedzi i przygotowuje ci sprzęt i do niego podchodzisz i mówisz, cześć, chciałbym ulepszyć swój sprzęt on, jasne, nie ma problemu już, już ci załatwiłem ten twój sprzęt. O, 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 <laughs> I cały czas gestikuluję, więc. Tak ci, którzy nas słuchają, no to teraz trzeba podkreślić, że właśnie Squall sk w odpowiedni sposób jakby to razuje tak, i macha. Mach, strasznie macha rękoma. E, tak, tak. No dobrze, ale czy, słuchajcie, tak kończąc temat Assassin's Creed, bo żeśmy też poświęcili już sporo mm -hmm. czasu mu. Ale czego się w ogóle w takim razie spodziewacie po kolejnych rzeczach Ubisoftu, Marku? Ty, no, ty, 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 ja ty, ja ty jestem ty... z mm -hmm. Nie no właśnie, wiesz co, cała ta idea mniejszej pozycji. Miałem nadzieję, że na odważniejszą tytuł tutaj trochę, i tak dalej, i tak dalej, to co, o, o czym wspominałem przed chwilą. Miałem nadzieję, że to wypali, bo jestem bardzo nachajpowany na Hexe, na, na projekt Hexe, czyli ten Assassin's Creed, który będzie siedział w czasach polowań na czarownice i nie mogę się doczekać tego tytułu. Tam chyba jeszcze trochę czasu zostało, co prawda, ale no właśnie liczę, że oni przy tej grze już może trochę zmienią te formułę, i może Mirasz miał być takim trochę eksperymentem, w jaką stronę tutaj pójść, żeby znowu, że nic stary z nowym. I liczyłem właśnie, bo. Strasznie mroczny okres w historii Europy, to jest zresztą nie tylko Europy, polowania na czarownice i też strasznie fascynujący, więc ja bym chciał to poznać, chciałbym to zobaczyć, ale już czuję, że, że chyba też będzie taka romantyczna wizja po prostu. No, i, 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 a szkoda, bo to jest akurat taki temat, który aż się prosi o to, żeby go pokazać w odpowiedni sposób, a wręcz jeżeli się nie, nie pokaże tego, tej brudnej strony, na czarownicę, tego, że no nie wiem, że najczęściej na to, na przykład trafiały panie, które po prostu miały trochę za dużo opinię, ziemi, a nie miały nie. tak, a nie miały męża, który <laughs> by ją, albo miały opinię, albo, albo za ładna była, bo nie wiem, różne, różne były no takie wątki, więc i e, to może brzmi łagodnie, ale to. Straszne rzeczy to są, tak, jeżeli się na tym zastanowisz. Chciałbym to zobaczyć, chciałbym to poznać i się boję, że oni to wszystko zepsują tutaj. A do tego mechanicznie, no to jeżeli zostanie tak jak jest, jeżeli chodzi o to AI i tak dalej, no to myślę, że tam będzie bardzo, bardzo słabiłutko. Znaczy na pewno będę grał, na pewno się będę cieszył, ale no... Mogliby już coś zmienić. Ja tak liczyłem, że właśnie po tej trylogii i w sumie do tej trylogii starożytnej, tak zwanej, czyli Odyssey i Origins i Walhalla, Miraż też się zalicza, bo to tam Valhalla tak naprawdę na sterydach tak. albo bez sterydów. 10 lat wcześniej, <laughs> tak. No. 10 lat wcześniej, tylko no i też miał być dodatek nie no, do tego. Więc dobra, to jeszcze powiedzmy, że liczymy w ramach jednej trylogii, a ten kolejny tytuły, no, chciałbym już coś nowego trochę zobaczyć, tak, nie? Ze starymi elementami to też byłoby fajne, ale no, w trochę inny kierunek. Tak, bo... ja w ogóle myślę, że tak wiesz, że to właśnie to będzie ten moment, kiedy będziemy musieli być bardziej krytyczni wobec te tego, na tego jakby nadchodzącego tytułu. Bo teraz jeszcze mhm. wszyscy jakby wiedzieliśmy mniej więcej, czego się spodziewać mhm. po Miraży. To jest, tak jak wspomniałeś, um, jednak taka, taka właśnie dostawka, można powiedzieć, do Walhalli a coś pomiędzy, ale od tych, od tych nowych tytułów zdecydowanie trzeba już oczekiwać więcej. To nie może być powtórka, nie może być wykorzystanie nie. tych nie. samych systemów. To, to musi być jednak tak. duża zmiana, i tam trzeba będzie być rzeczywiście krytycz, bardziej krytycznym. Um, Skolu, ty masz tutaj coś do dodania, jeśli chodzi właśnie o te następne projekty? Bo chciałbym nie. przejść dalej. Nie, nie, nie absolutnie nie. Ja też spodziewam się tak samo jak, jak właściwie Marek. Ok, no to przechodzimy do kolejnego tematu. To była Twoja, słucham? Najkrótsza jest ever. <grym> <grym> Jeszcze <Jeżdy> mnie <wiedział. grym> A Wrzuciliśmy przerwę na reklamę. No właśnie. Przerwa na śniku. <grym> tak. No to po tej krótkiej przerwie chcielibyśmy przejść do drugiego tematu. Myślę, że bardzo ciekawego, bo. No, po pierwsze wiemy wszyscy o tym, że CD projekt przechodzi na Unreal Engine od początku w zasadzie, no, pomijając Wiedźmina pierwszego, gdzie też ten silnik Aurora był mocno przerabiany, to tak naprawdę no, CD projekt dążył do tego, żeby mieć własny silnik który będzie mógł udoskonalać i rozwijać, bo taki wtedy był, no tak wszyscy robili duże studia, które budowały duże gry w otwartym świecie, no jednak stawiały na własne rozwiązania i, i widać Boże, że CD Projekt chce podążyć tą samą drogą. No i teraz mamy zmianę na Unreal Engine 5 i chcielibyśmy chwilę chociażby porozmawiać, znaczy nie chociażby, tylko chwilę chociaż porozmawiać <laughs> o, o, tym, o, tym, o tym podejściu, bo ostatnio o kilka dni temu CD Projekt uspokajał, że to przejście na nowy silnik to, to jakby wyjdzie grze na, dob na dobre, czy też grą, bo to nie dotyczy tylko nadchodzącego Wiedźmina, ale pewnie i cyberpunka, no i wszystkich tytułów, które, nad którymi CD Projekt będzie pracował. No, ale też właśnie uspokaja CD-projekt, że to przejście nie będzie dla studia problemem. Czy wy uważacie, że to jednak może być problem? Patrząc troszeczkę po tym, co, 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 co się dzieje z. Od początku, w zasadzie od premiery z Cyberpunkiem, czyli mieliśmy duże problemy techniczne na początku. No one przez cały czas są, trwają. Teraz aktualizacja 2.0. Co prawda, ja grałem bardzo dużo w dodatek i tam tych błędów bardzo mało doświadczyłem, ale pojawiają się w internecie informacje o tym, że są tam jakieś błędy z kolei w podstawce. Też trzeba pamiętać o tym, że nie bez kozery prawdopodobnie CD projekt chciał i zachęcał do tego, żeby zacząć grę od nowa. Mhm. Dlatego, że no, wykorzystując stare savey, a system saveów ogólnie to jest zawsze jeden z największych problemów w grach, więc wykorzystując stare savey pewnie można się naciąć na wiele błędów i. i jakby to jest spowodowane tym, że jednak aktualizacja 2.0 no, mocno dopakowała grę w wielu elementach, tam się pozmieniały również schematy misji i w ogóle różnych rzeczy. Więc podejrzewam, że jak ktoś sobie uruchamia takiego swojego sejwa ze środku gry i zaczyna grać właśnie już po aktualizacji 2.0, rzeczywiście może napotkać nawet więcej problemów niż miał wcześniej. To jest, to jest ten problem, ale ktoś, kto zacznie od początku no, będzie miał ich zdecydowanie mniej. Więc. No właśnie, czy Waszym zdaniem to przejście na ten silnik nie zrodzi problemów, mm -hmm. czy raczej wręcz odwrotnie? No, gdzie to? Ja myślę, że nie. Znaczy, zresztą... <laughs> nie, do teraz nie ja wiem, czy żartu jeszcze, czy nie. nie. Nie, serio, myślę, że będzie spoko, bo znaczy ja wychodzę z tego z założenia, że jeżeli ja jestem programistą albo pracuję przy tworzeniu gier, no to ja nie przychodzę zielony, nie? W większości przypadków. I ja wątpię, żeby większość ludzi, którzy pracują w CD-projekcie, zaczynała. Od silnika tego ich wewnętrznego, w, raczej zaczynali od nauki w Unrealu, w Unity, raczej w Unrealu, i później byli, doszka, byli doszkalani i, i, i uczyli się obsługi nowych narzędzi. Więc jeżeli oni teraz zrezygnują z tego, moim zdaniem przynajmniej, bo nie mam, nie mam wglądu wewnętrzne działania i mechanizmy w tej firmie, natomiast no, myślę, że oni po porzuceniu wewnętrznego silnika i przejściu na Unreal, po prostu wrócą do niego. Najwyżej sobie przypomną to, czego się uczyli wcześniej i będą działać. No. Więc ja myślę, że to nie będzie aż takich wielkich zgrzytów. Myślę, że o wiele bardziej problematyczne byłoby, gdyby zrobili całkiem nowy własny silnik, nowy zestaw narzędzi i to byłoby myślę trudniejsze. I myślę, że też trochę tego świadkiem byliśmy w przypadku Cyberpunka, No bo te błędy się nie biorą zniknąć, prawda? I może to też. Tak. Był wpływ tego, że jednak nie zdążyli się do końca zapoznać, albo nie było pełnego zrozumienia Red Engine, bo byli na przykład w realu siedzieli. Nie? No to, tak myślę, że będzie ok, myślę, że, że to się w miarę płynnie odbędzie. Ja myślę, że to po prostu było takie zderzenie się ze ścianą, jeśli chodzi Też o Red Engine, i, i że uświadomili sobie, że pewne rzeczy będą tak skomplikowane i tak trudne, że łatwiej będzie przejść na inny silnik, mhm. który. Jest sprawdzone, że w przypadku gry, którą obecnie oferują, jaką jest Cyberpunk, to, to podobne gry tego typu już wyszły i radziły sobie całkiem dobrze, więc tak naprawdę to, to, to zaplecze raczej jest zabezpieczone i gorzej nie będzie jak jest teraz. A zakładam, że Andrew Langdon pomoże chociażby w spełnieniu tych opowieści i oczekiwań, które gdzieś tam pojawiały się na początku Cyberpunka, jak była mowa o multiplayerze, być może na przykład mm. um, tak interpretuję, że być może Red Engine nie był nigdy przygotowany do tego, żeby być y, silnikiem y, pod multiplayer. Mm. I, I w tym momencie tak naprawdę Unreal Engine tylko usprawni cały proces i, i być może zaoferuje nam coś, co, co sprawi, że ten Cyberpunk y, następny, sequel, y, będzie... Dawał nam opcje i, i tryby, których nie mieliśmy dotychczas, i, i które tylko i wyłącznie poszerzą im y, zarówno jakby możliwości samej gry, jak i oczywiście bazę klientów, bo być może nie chce, o mm -hmm. nam grać. No dobra, ale już ja. ja. mm -hmm. tak, znaczy, tak, kurczę, skłonu, zobacz, bo z jednej strony spokojnie, bo ja rozumiem, że twórcy mogą być lepiej tutaj się lepiej nawet operować w Andrylu niż w Radzie, ale. Mm -hmm. Być może tutaj będziesz mi w stanie powiedzieć, jakich rzeczy Unreal nie może zrobić, które może zrobić Red Engine, bo podejrzewam, że oprócz tego, że trochę nowych się tam pojawi, bajerów, to też kilka rzeczy może zniknąć. bo No dobra, no wiemy, że sobie radzi z grubsza z generowaniem dużych, potężnych miast Unreal Engine, chociaż ta wydajność jest taka trochę średnia. No, ale mi się wydaje, że akurat ten aspekt w Red Engine, czyli, wiesz, gigantyczne budynki i rozległe, mm -hmm. rozległe lokacje. Nie wiem, czy właśnie Red Engine sobie nie radził lepiej trochę od Andrey Wiesz co, ja myślę, że to że troszeczkę tutaj mówimy też o. Jakby za mało widzieliśmy Unreal Engine 5 no. w, w, przy, 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 w przypadku gier, jakby jako dowody, że to może no. być dobrze poprowadzone. Mm -hmm. Ale jakby moja pierwsza była myśl, co było. Trochę też żartem, bo wiadomo, stare Unreal 2,5 to wiadomo, jak, się, jak szybko wczytywał mm -hmm. tekstury. I że zawsze te login screeny mm -hmm. gdzieś tam musiały być. Jakby jako fani Mass Effect to pamiętamy, że windy były nie bez powodu. Mm -hmm. um, i, I jakby chciałem powiedzieć, że no tak, no to teraz ta seamless rozgrywka, którą mamy w Cyberpunku, jakby bezstratna, jeśli chodzi o paski ładowania, to teraz nagle mogłaby cierpieć. Mm -hmm. ale, ale nie. Właśnie chodzi o to, że nie około mi się, już to jest. W cyberpunku mamy to ładnie poukrywane w windzie, mhm. w której słuchamy filmików i nagrań, mhm. a, a winda sobie jedzie w górę, bądź w dół i tekstury nam się wczytują, więc tutaj myślę, że będzie tak samo, że tak naprawdę będziemy mieli cały czas gdzieś tam poukrywane te, te momenty wczytywania tekstur w tle, więc jedyne zagrożenie, jakie, jakiego mógłbym zakładać w Unrealu, będzie ukryte na tyle, że nie będzie nam to przeszkadzać. I właściwie jestem, jestem tutaj optymistycznie nastawiony i, i nie zakładam niczego, co potencjalnie mogłoby działać w Red Engine, co nie będzie działać w Unrealu. Plus no, mówimy o silniku, który jest wspierany przez naprawdę duży sztab ludzi, zarówno po stronie samego Epika, jak i w kwestii doboru nowych inżynierów, którzy są utalentowani. Więc myślę, że no, ja, tutaj... nie jestem tak, ja nie jestem tak optymistyczny jak wy, jeśli chodzi o te kwestie, przyznam. Po pierwsze, od osoby, która ma styczność z tymi rzeczami, słyszałem, że na przykład gra na Unreal Engine 5 wygląda jednak nieco gorzej na przykład niż cyberpunk mhm. obecny 2077 który wygląda fenomenalnie już tak pomijając wszystko on jest to jest to jest naprawdę bardzo wysoka jakość i nawet na PlayStation 5 w trybie 60 fps wydajności ta gra wygląda po prostu mega dobrze to jest poziom który ciężko obecnie gdzieś tam zobaczyć u innych. Oprócz ewentualnie gier takich jak nie wiem remaster The Last of Us był bardzo dobrze zrobiony to jest, to jest też bardzo wysoki poziom. Ale to jest jakby jedna rzecz, więc ja mam takie troszeczkę poczucie, że te wizualia mogą być troszeczkę gorsze w Unrealu, szczególnie właśnie, że trzeba utrzymać też wydajność. A Unreal, wspomniałeś, Marek, że on jest taki dobry do tych wielkich światów. Ja tak wydaje mi się, że on właśnie nie, to znaczy, może nie, znaczy miałem na myśli to, że on potrafi wygenerować taki świat, ale no, efekty tak, nie tak, są najlepsze. Ale... Bo... Właśnie, właśnie. i tutaj mam, mam tutaj tak, duże zastrzeżenia co świata. do tego, że tak, że on potrafić, potrafi, ale w jaki sposób to będzie zrobione, to już jest inna sprawa. Mieliśmy Mass Effect na Anrylu i tam też nie było to doskonałe. Właśnie Wtedy był dobry Mass Effect, kiedy był zamknięty w korytarzach. Tam było to wszystko wyglądało wyśmienicie hmm. i działało bardzo dobrze. Także to są takie zagłoski. Inne to funkcjonalności, które mamy. No przecież Red Engine jednak te funkcjonalności sobie pisali przez lata, i, i mam wrażenie, że no jednak dopisali tyle różnych funkcjonalności, takich, których nie ma Unreal Engine. Chociażby nie wiem, czy Unreal Engine ma jakiekolwiek takie indywidualne, dedykowane rozwiązania. Tego nie wiem, to musielibyśmy się kiedyś może zaprosić jakiegoś specjalistę właśnie na podcast i nam o tym opowie, ale nie wiem, czy ma takie rozwiązania, jak na przykład te sinematyki, które oni tworzyli w Wiedźminie 3, gdzie postać się rusza, przechodzi, kiwa głową, ma wszystkie te rzeczy. Można sobie to, Quest designer może sobie to jakby sam już reżyserować i projektować. Nie musi prosić tam programistów O wykonanie pewnych rzeczy, także takie narzędzia i, i funkcjonalności oni w tym silniku mieli. To samo dotyczy Cyberpunk'a, gdzie sobie to wszystko wypracowali. No teraz to wszystko na nowo, wiecie, to, to jest tak, że e, przy Henrylu zespół musi e, no prosić o pewne funkcje e, tam Epika, a Epik to jest wielka tak. firma i CD Projekt nie jest dla nich, e, tak jak nam się wydaje, e, nie wiem priorytetem numer jeden tak tutaj cokolwiek poproszą to na drugi dzień dostają a tak jest w firmie gdy się jest wewnątrz własnej firmy i się rozwija silnik wewnątrz własnej firmy no to tak jest że ustalamy z zespołem programistów jakieś tam priorytety i to się to się dzieje a tutaj y, te funkcjonalności będą ale one kiedy one spłyną i, i kiedy one się pojawią no to też jest trudniejsze nie. Z, z jednej strony bym się z tym zgodził, z drugiej strony w momencie, w którym CD Projekt ogłasza, że przechodzą na Epika, to Epikowi również zależy na tym, żeby wyjść jak najlepiej, więc myślę, że mają dedykowany zespół, który będzie w jakimś stopniu supportował cały czas CD Projekt, jeśli chodzi o właśnie nie, requesty. kwestie. tak, to, nie tak, ale no to coś, nie, tak jak, nie tak, ale to nigdy nie jest tak jak, ale to nigdy nie jest tak, jak wiesz, jak we własnym zespole, nie? To jest jakby inna, inna Ale nie, nie, oczywiście, jest, że tak. To jest, jest, jest nadal trochę jak jakbyśmy zgłaszali coś do outsoursu. Tak, właśnie, więc to, to, tak też jest, to też jest tak, że pewne rzeczy mogą się wydłużyć, przedłużyć, może nie zostać zrobione tak, tak, jak, tak jak można by było je do, dopieścić samemu, więc tu są takie tak. zagrożenia. Natomiast na pewno jest dużo plusów tego rozwiązania. Chociażby to, że będzie znacząco mniej błędów, to nie ukrywajmy tego. To, to jest jeden z podstawowych. Ja plusów. myślę, że takim największym plusem jest to, że do Andrela jest masa tutków. Na YouTube, więc jeżeli <laughs> początkujący programista czegoś nie będzie wiedział, to sobie wpiszę na YouTube i zaraz mu pan wytłumaczy w tutorialu. No i jeszcze jedną rzecz, którą tak widzę: no to w tej chwili de facto cały czas mamy wsparcie dla Cyberpunk'a, czyli dla Red Engine, cały czas jest y no, łatany i teraz patrzę kolejne, pewnie jeszcze będą wychodzić, bo jednak aktualizacja, co wprowadziła, to wprowadziła, ale i coś tam popsuła, więc jakby cały czas zespół pracuje na jednym. Tam już mamy narzędzia do drugiego, no jest to trochę skomplikowane, pewnie podział jakiś w firmie jest na dwa zespoły i tam czy już nawet na trzy, trudno powiedzieć ile tam jest tych zespołów, no ale tak i teraz zauważcie jeszcze jedną ciekawostkę. CD Projekt praktycznie przed każdym projektem zmienia technologię. Przed każdym dużym projektem i to tak w taki sposób, no poważny, nie, bo y Mieliśmy Wiedźmina 1, potem Wiedźmina 2, pisany na red engine, tym pierwszym takim, no dopiero prototypowym, początkowym, potem mieliśmy kolejny red engine dla Wiedźmina 3, potem przejście na perspektywę pierwszoosobową i zmiana wszystkiego, bo, bo trzeba wejść w zupełnie inną rzecz. No i teraz mamy. No ale co na był red engine? Więc wiesz, to jest tak, to ale fajne, już troszeczkę, to. troszeczkę, już wiesz, troszeczkę już jednak, no, no, musiał być sporo przepisywany jednak, bo, bo mamy do czynienia z zupełnie innym. Gdyby to było jednak TPP, to pewnie byśmy wykorzystywali te same, wiesz, funkcjonalności. No Tutaj musimy wiele rzeczy przepisać i na nowo zrobić. to no, jest zupełnie, zupełnie inny, Ale wiesz, To jest jakby podejście. naturalna progresja w studio, myślę. No tak, tak. które ją ja modyfikować. No i, i teraz mamy zamknięcie tych projektów i kolejne nowe technologie, czy też kolejną jedną nową technologią, ale na pewno przyszłościowo jest to ciekawe, bo wtedy można już się oprzeć w 100% na tej jednej i być może już nic nie zmieniać. <laughs> chyba, że, <laughs> chyba, że po tych dwóch projektach stwierdzi się, że jednak tamto było dobre i wracajmy do, do tego, ja co. Myślę, było. Myślę, że zawsze będą usprawniać, będą chcieli eksperymentować z tym, co sam Unreal sam będzie im oferował. Więc jakby no jak nagle pojawią się jakieś dodatkowe usprawnienia, no przejście na kolejnego Andriela, jeszcze nowszą wersję, to myślę, że jeżeli to będzie bezstratne, jeśli chodzi o, o wszystko, co dotychczas było zrobione, to będą bardziej chętni do modyfikowania, tak. do eksperymentowania z tym i pozwalania sobie na jeszcze więcej, ile możemy pokazać, ile możemy dać ludziom. No, ja jestem przyznam, bardzo optymistyczny. w tej kwestii. Ja jestem ba bardzo ciekawy tego, co, mm -hmm. co zobaczymy na tym Androidu, Także mm. też nie mogę się doczekać. No dobrze. Mm. To może na koniec jeszcze malutki temacik nam się y, uda wcisnąć, <laughs> więc przerwa. Forza Motorsport. Ale to dosłownie Marek uda ci się w Jasne. 8 na 10. No, i co ci się ale, nie podobało? Ale z gwiazdeczką. Z taką no. gwiazdeczką, z takimi uwagami. Nie, no, wyszła nowa forca. Ja lubię bardzo takie półsymulacyjne gry, bo można w nie sobie grać w łóżku na padzie i nie trzeba zawsze kierownicy odpalać, co, jest, co może uratować życie w nocy. W niektórych przypadkach, tak wam powiem. No to... Tak, i Forza Motorsport dużo hejtu dostaje ostatnio. Ta gierka na A dlaczego sieci? właśnie jest ten hejt na tą Forzę. Nie wiem, bo jest, bo jest brzydka, niby wcale nie jest. Znaczy, Gran Turismo 7 i sport jest ładniejszy artystycznie, bym powiedział. Tutaj tak trochę, no i w taki taki realizm, trochę nudny momentami w Forzy poszli i rzeczywiście ta, mimo że technologia miejscami jest trochę gorsza, w Gran Turismo technicznie raytracingu nie ma, na odbiciach karoserii samochodów nie ma. Natomiast no, pod względem tym stylistycznym to rzeczywiście się może dużo bardziej podobać i się kompletnie nie dziwię. Trochę jest jeszcze błędów w forcy takich wczesnych. Myślałem, że to w władce zostanie wyeliminowane, ale no niestety no, jeszcze widać na przykład doczytywanie się niektórych obiektów tam w pół sekundy po, po, po ekranie ładowania, bo pół, pół sekundy ten ekran był za krótko na ekranie. Dużo takich pierdołek jest. No i strasznie mało zawartości, bo 20 tras, które się nudzą, bo, bo 20 tras to nie jest dużo. 37, no wiesz, 37 było w siódemce, w poprzedniej części. I to też było za mało. Zwłaszcza, jeżeli dostajesz taką kobyłę jak Gran Turismo 7, gdzie tam lista torów to jest z góry na dół. I jeszcze, jeszcze, jeszcze wariantów trochę. Do tego dochodzi. Albo nie wiem, Project Cars, gdzie też zanim się przeklikałeś do końca listy torów, to cały dzień mógł zejść na tym. 20 to trochę mało. Dobra, spoko. Warunki pogodowe zmiennej tak sprawiają, że te wyścigi rzadko są podobne do siebie. No ale trochę, trochę tutaj ludziom się to nie podoba. I Wcale się im nie dziwię. No ale też warto zauważyć, że ta forza to jest taka platforma, bardziej się stała niż grossinglową, taką platformą do e-sportowych wyścigów. Sieciowych. To ma być taka gierka, ewidentnie, która będzie w game pasie sobie działała przez jakiś czas. Dłuższy będzie przyciągała ludzi, którzy będą wracać na aktualizacje, bo też mają nowe tory. Plan jest taki, żeby co miesiąc nowy tor dorzucać, ale też tutaj różnie może być, o czym twórcy wspominali, bo widać, że to trochę zajmuje. Na przykład nürburgring Nordschleif, jeden z najsłynniejszych torów, tam 21 km długości, ma więc znacznie dłuższy jest od 4-5 razy dłuższy od przeciętnego toru. No i on dopiero będzie na wiosnę, czyli. Czyli będzie no. jednak, okej. Okay. Będzie, 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 już jest zapowiedziane, tylko że właśnie wiosną, jeszcze kilka miesięcy potrzebują, ponieważ oni skonują te tory laserkiem od nowa, wszystko no i na tej podstawie możemy też wywnioskować, że stworzenie jednego toru raczej trwa trochę dłużej takiego przeciętnego, wiesz, 2 do 4 km. trochę dłużej niż miesiąc więc myślę, że raczej, raczej co dwa miesiące te tory będą trafiały, ale grunt, że z Afryką mają być, no i dużo takich aktualizacji to jest to i jeszcze jedna rzecz odnośnie kariery, bo też fajną, fajną sprawę tutaj wprowadzili, bo oprócz tej dość ograniczonej liczby wyścigów, które mamy, to mamy też wydarzenia na żywo, można powiedzieć, które nie dość, że się zmieniają, to jeszcze ciągle dochodzić będą nowe, dopiero zaczynają, więc podejrzewam, że gdzieś tak z tydzień dwa po premierze tego będzie trochę więcej. No ale stworzyli taki fajny system, gdzie oni mogą dosłownie za pstryknięciem palców dorzucić całą serię wyścigową do trybu kariery praktycznie, bez żadnych problemów, co podejrzewam, że będą robili. Zwłaszcza przy jakichś hmm. dodatkach. No i poszli własną ścieżką, że już odcięli się od tego, um, od tego bycia klonem Gran Turismo w zupełnie inną stronę. Poszli. Ta, ta gra nie ma z Gran Turismo kompletnie nic wspólnego już w tym momencie. Yy, I to jest taka platforma dla ludzi, którzy się lubią w miarę realistycznie pościgać w fajnych warunkach. Myślę, że to tak naprawdę dla tych osób jest i. Nie ma się co tutaj krzywić. Jeżeli się komuś nie podoba, to jest to w pełni uzasadnione, bo też tak pewnie miało być, że nie musi się każdemu podobać. Bo teraz, nie oszukujmy się, tam główną forcą jest forca Horizon. Ona się ma podobać każdemu, a to ma być tylko dla garstki zapaleńców i nawet się z tym nie kryją. Widać, te, ta skala jest mniejsza. Natomiast mm -hmm. mi się wydaje, że to jest krok w dobrą stronę i nie ma, nie ma co małpować, bo już wiadomo, że pod wieloma względami do Gran Turismo. Chociaż próbowali wielokrotnie, już nie, niestety nie da im się prześcigać. Okay. Okay. Chociaż z tą Forzą Horizon to też, też tak przyznam, że ja o ile w, w czwórce spędziłem dziesiątki godzin na kierownicy, tak piątka spoko robi wielkie wrażenie na początku i, i jest niesamowita, ale później, później im dalej wlazł tym, tym szybko jakoś, szybko jakoś, nie wiem, przestało mnie interesować. No ale no to, to już... Ta, ta formuła się może przejść dość szybko. Też tak, tak. ta się piąteczka już, już... Już przy twórce znużenie miałem. Nie? Ja jestem jednak bardziej w kierunku motorsport. No. Ale wiesz co, chyba w piątce też był taki problem, że postawili na to, tak na marginesie zupełnie, postawili na, na ten świat, na to, żeby on tam robił wrażenie, ta zmienność, te wszystkie rzeczy, które tam były. Ale ostatecznie zapomnieli o jednym. O fajnych trasach. Bo w czwórce świat był może i też otwarty, i tak dalej, ale te trasy były naprawdę świetne. Tam się fajnie po prostu jeździło. A w piątce, fajnie się oglądało, co jest za oknem, ale jeśli chodzi o same trasy, one nie były jakoś porywające. Mhm. Nie? Jakby tutaj, moim zdaniem, to, to przeważyło, że mi się szybko ta piątka znudziła. Dobra, i to tylko szybko tutaj w tym momencie muszę podkreślić, że dokładnie to jest właśnie w Motorsport bo wizualnie te trasy one są takie takie sobie, nie? bo są w miarę hmm, realistyczne, przecież. czyli tor gdzieś poza miastem najczęściej, hmm. e, ale są bardzo ciekawie dobrane pod względem różnorodności wyzwania, tych zakrętów i, i zawsze jest no. coś ciekawego, i są Dobra. strasznie duże różnice i to jest, to jest super, to jest najważniejsze. Jeżeli trasy są nie. przemyślane to właśnie to jest jakby ważniejsze nawet czasami od tej otoczki, Mm -hmm. nie wiem, tam ktoś wskazywał na, na widownię, na jakichś tam ludzi, że to tam jakieś proste, m, trójkąty, ja nie wiem, tam nie, nie grałem, więc nie wiem, ale widziałem, że ktoś tam na, na Facebooku gdzieś przemykał. Spoko, tego, tego, tego nie widać, wiesz, jak tego jedziesz, to nie widać, tupa, właśnie, to, to się wytnie. tak. No, <laughs> I to nie jest takie ważne. Ja kiedyś grałem dziesiątki godzin w Colin Macrea 2, więc tam, tam tam w ogóle wizualia, chociaż na tamte czasy to nie, to może źle teraz powiedziałem. Bo na tamte A czasy to, to było, wizualia były. Kolin był super. Kolin był mocny. No dobrze mhm. panowie. To chyba na dzisiaj tyle. Dziękujemy bardzo za, za to, że. Znaczy tak, dziękujemy bardzo za. Nie wiem teraz, jak będziemy w ogóle numerować. Chyba tak się zastanawialiśmy. <laughs> znaczy ja, ja się zastanawiam nad tym, że, że jednak będziemy kontynuować numerację, bo jednak. Eurogamer Extra dzisiaj jest wczesnym po prostu dostępem i kontynuujemy to, co robiliśmy, ale już pod Nowym Szyldem. A też wiem, że prosiliście nas o to, żeby zacząć numerować odcinki, więc pewnie tak zaczniemy to robić, żeby były numeracje, żeby łatwiej się było odnaleźć. To oglądałem 40 któryś, a nie oglądałem 40, więc też takie do nas głosy spływały i to pewnie zaczniemy robić. Więc nie zdziwcie się, jeżeli tutaj zaczniemy numerować właśnie nie od początku. nie To nie jest odcinek pierwszy, tylko kontynuacja. Naszego poprzedniego tak podcastu. No, więc tak jeszcze tytułem wyjaśnienia. No i chyba tyle. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy. Cześć. Pa.